Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny, już piąty z serii Carcassonne, odcinek na moim kanale. I w tym odcinku przyjrzymy się trzeciemu dużemu rozszerzeniu do Carcassonne o nazwie Księżniczka i Smok. To rozszerzenie wniesie dość dużo negatywnej interakcji do Carcassonne. Dlatego nie polecam go osobom, które grają rodzinnie z młodszymi dziećmi, albo osobom, które w ogóle nie chcą rywalizacji takiej agresywnej między graczami, tylko chcą bardziej rozwijać swoje miasta, no może nawet współpracować ze sobą. Dodaję jednocześnie, że w opisie tego filmu znajduje się link do starszej wersji tego odcinka, nagranej kilka lat temu. Można chcą sobie ją obejrzeć, ale polecam raczej tą. Przechodzimy jednak teraz do omówienia dodatku numer 3, Księżniczka i Smok. Tak wygląda pudełko od dodatku. Jest to klasycznej wielkości pudełko dodatków do Carcassonne, czyli pół wielkości pudełka podstawki. Jest też instrukcja w języku polskim. Ten dodatek daje nam tylko dwa nowe pionki, czyli pionek wróżki i pionek smoka. Natomiast daje nam więcej nowych płytek niż zazwyczaj dodatki mają, bo aż razem 30. I są to płytki z wizerunkiem smoka, płytki wulkanów, płytki księżniczki oraz magiczne portale. Jadąc klasycznie od prawej. Magiczne portale działają w taki sposób, że kiedy w swojej kolejce dołożymy taki magiczny portal, to poza to nie musimy kłaść pionka na tej płytce, możemy położyć na dowolnym, niezajętym i niedokończonym polu na planszy. Czyli jeżeli w wyniku jakiejś tam budowli było sobie takie miasto, no i jest ono wolne, to kładąc magiczny portal zupełnie gdzie indziej, nie musimy kłaść płytki na pionka na magicznym portalu, możemy położyć na dowolnym, niezakończonym, nieprzejętym miejscu na planszę, czyli na przykład w tym mieście. Nie możemy natomiast położyć na już zajętym miejscu, ani też na zakończonym. Księżniczka ma również proste zasady. Kiedy dołożymy księżniczkę do miasta, płytkę z księżniczką dołożymy do jakiegoś miasta, to wybieramy jednego z pionków, który się w tym mieście znajduje i usuwamy go z tego miasta. Dosłownie wyrzucamy go z jego miasta. Natomiast ma też to minus. Na takiej płytce, z której wykorzystaliśmy księżniczkę do wyrzucenia innego pionka z miasta, nie możemy postawić swojego pionka. Natomiast jeśli postawimy płytkę z księżniczką do pustego miasta, to możemy postawić tam swojego pionka. No i przechodzimy do głównego elementu tego dodatku, czyli smoka. Smok na początku gry leży obok planszy, nie uczestniczy w grze. Kiedy w grze do gry wejdzie pierwszy wulkan, układamy go na normalnych zasadach, po czym natychmiast ustawiamy tam smoka. Gracz, który ustawi wulkan, nie może ustawić tam swojego pionka. Potem jak się w czasie gry będą pojawiać inne wulkany, to w momencie postawienia wulkanu idzie tam smok. Smok po prostu idzie do wulkanu. Po położeniu wulkanu przenosimy tam pionka smoka. Natomiast nie wywołuje to żadnego ruchu smoka. Ruch smoka wywołuje płytka z takim symbolem. Symbolem smoka. Taka płytka wywołuje właśnie ruch smoka. I ruch smoka polega na tym, że przez 6 najbliższych kolejek graczy gracze zamiast losować płytki przesuwają smoka w dowolną stronę. Ułożę sobie tutaj taką małą planszę. Dobrze, i teraz ta kolejka wygląda tak. Pierwszy gracz przesuwa tutaj, drugi gracz przesuwa tutaj, trzeci tutaj, czwarty tutaj, piąty tutaj, szósty tutaj. Kolejka smoka trwa zawsze 6 rund, niezależnie od liczby graczy. Natomiast smok nigdy nie może wejść w czasie jednego ruchu na jedną płytkę dwa razy. To znaczy, idzie tutaj, 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 tutaj. Tutaj już nie może pójść z powrotem. Musi pójść tutaj. I w związku z tym jest taka sytuacja, że da się smoka zapędzić w kozi ruch. Na przykład. Raz, dwa, trzy, cztery. Smok nie może już wrócić. Wtedy runda smoka, przesuwanie smoka, kończy się przedwcześnie. Zarówno zaledwie po 4 przemieszczeniach. Wtedy po prostu wracamy do gry w normalny sposób. I teraz najbardziej skomplikowana rzecz w tym dodatku, czyli wróżka. Kiedy kładziemy jakąś płytkę, a nie kładziemy na niej swojego pionka, możemy położyć wróżkę przy dowolnym pionku na naszej planszy. To znaczy, załóżmy, że tu jest nasz pionek, możemy położyć sobie wtedy przy nim wróżkę. I wróżka daje nam aż 3 różne korzyści. Mianowicie, smok nie może wejść na pole, na którym jest wróżka. Czyli wróżka też chroni tego pionka z tego pola przed smokiem. Druga korzyść,
Jeżeli wróżka będzie na tym polu do następnego początku naszej rundy, to na początku każdej rundy, przy której mamy wróżkę przy naszym mieście, drodze na polu, wtedy otrzymujemy jeden punkt. Co kolejkę tak po prostu. Trzeba o tym pamiętać. Jak ktoś zapomni, to ma problem po prostu. I nie należy mu tego punktu dawać jakoś później, bo się robi zamieszanie. I trzecia korzyść z wróżki, to znaczy na przykład jak jest wróżka na tej drodze i ja tą drogę zakończę, to dostaję 3 punkty. 3 punkty dodatkowe do każdej zakończonej drogi, miasta i na końcu przy podliczaniu pola również takie punkty się dodaje. I teraz, kiedy taka wróżka już stoi na planszy, to inny gracz może ją wziąć do siebie oczywiście. Dlatego ta korzyść z kładzenia wróżki jest dość mała, bo i tak jakiś inny gracz nam ją bardzo niedługo zabierze. Ale ogólnie można ją spróbować wykorzystać. Na płytkach w tym dodatku znajdziemy jeszcze dwie ciekawe rzeczy. To znaczy, tunel na tej płytce, on nie dzieli drogi. Ta droga swobodnie przechodzi pod miastem, a pole nie jest przerwane. A tutaj mamy klasztor w mieście, to znaczy możemy postawić pionek w klasztorze albo w mieście, albo możemy w klasztorze, a w mieście na przykład na płytce obok. W taki sposób możemy używać tych dwóch płytek. W tym odcinku już by było na tyle. Jeśli się Wam spodobało, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, czy napisać pozytywny komentarz. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to napiszcie w komentarzu. Na pewno wszystko wyjaśnię. I na następny odcinek zapraszam za tydzień w czwartek. Do widzenia.